polegali, ale żeby polegali również na doświadczeniu Twojej mocy, na doświadczeniu Twojego osobistego spotkania z Tobą, Panie Boże. Boże, daj nam z całą odwagą głosić Słowo Twoje, by wyciągać rękę, aby uzdrawiać znaki i cuda w imieniu świętego Syna Twego Jezusa. Panie, niech Twoje... To nasz Pan, chwałę oddajmy Mu, wznieśmy ręce i serca, wywyższajmy Go. To nasz Bóg, to nasz Pan, chwałę oddajmy Mu, wznieśmy ręce i serca, wywyższajmy Go. To nasz Bóg, to nasz Pan, chwałę oddajmy Mu, wznieśmy ręce i serca. Bóg ma nas zdrowo w miejscach, w każdym doświadczeniu, w którym sobie nie radzimy, w każdym, w którym się zmagamy. Nie przez to, że będziemy się starać, żeby po prostu Jego zaspokoić. Wielki jest Bóg, niech pozna świat, że Bóg, że nasz Bóg wielki jest. On czas w swej dłoni ma, od wieków wiecznie trwa, początkiem końcem On. Początkiem końcem On, jedyny w Trójcy Bóg. Pełnie wiernie, ponieważ w Biblii jest napisane, aby uwielbiać Boga muzyką, śpiewem i tak dalej, i tak dalej. Zachęcam Was, słuchajcie, widzicie mnie tutaj? Pomachajcie, jak mnie ktoś słyszy. Zróbcie teraz krok do przodu. Pomachajcie, zróbcie krok do przodu. Bądźmy taką społecznością. Kościół liczy to zgromadzenie ludzi wywołanych, tak? Ludzi, którzy wierzą w Boga, albo ewentualnie ludzi, którzy zastanawiają się, co tutaj jest grane, ale tak naprawdę Kościół to jest miejsce. To nasz Pan, chwałę oddajmy Mu, wznieśmy ręce i serca, wywyższajmy Go. To nasz Bóg, to nasz Pan, chwałę oddajmy Mu, wznieśmy ręce i serca, wywyższajmy Go. To nasz Bóg, to nasz Pan, chwałę oddajmy Mu.